Cześć, siemanko, jestem Triple J, witam z kolejnym filmem na moim kanale. Dzisiaj widzimy w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić coś takiego, jak teraz widzicie na ekranie, czyli taki wizualizator do waszej własnej muzyki, do tu bass boostetów i tak dalej, remixów i tak dalej. Także wchodzimy w Google i nazywa to się Ave Player. Wyskakuje wam coś takiego jak Get Ave Player Microsoft Store. Klikamy w to i tutaj klikamy Get. To jest za free. Ma dosyć dobrą ocenę, a jest naprawdę dobre, bo sami jak widzieliście na początku. Get, tutaj klikamy Otwórz Microsoft Store i wychodzi coś takiego. I tutaj klikamy Pobierz. Oczywiście już mam to pobrane i ten. Jak już jest zainstalowane, to wtedy klikamy sobie uruchom i wyskakuje nam coś takiego. Zaraz wam pokażę, jak to fajnie skonfigurować. Dobra, a więc przechodzimy teraz do konfiguracji i jak wejdziemy w to, to wyskoczy wam tutaj takie coś razem z taką od razu piosenką, byle jaką wziętą po prostu z waszego dysku. Tutaj możecie sobie ją puścić i tak dalej. A jak dodać swoją własną piosenkę? No niestety tutaj nie da rady. Tutaj tym się nie zajmujemy, ale zaraz się zajmiemy wizualizerem. Trzeba najpierw tutaj wejść w ten trójkąt i tutaj dopiero można sobie na przykład to usunąć, a dodać swoją własną piosenkę. Takim czymś przyciągamy na przykład to tutaj i nie klikamy tutaj, bo tutaj nam się nie uda, tylko tutaj to przeciągamy. I mamy coś takiego. No i takie coś mamy. I tutaj jak zrobić swój własny wizualizer. Wchodzimy w coś takiego. Tutaj wam wyskoczy pierwsze lepsze. Nie wiem co, chyba to. I tutaj w tyle będzie, nieważne gdzie to będzie, ale w tyle będzie zawsze napis tytułu. Czyli ja akurat sobie nazwałem Triple J Remix, mimo że to nie jest mój, ale tak nazwałem, żeby przetestować pytanie na ten odcinek, tak zmieniłem. I teraz trzeba tutaj na przykład, jeżeli chcecie do tego dodać jakiś obraz swój w tle na przykład, to klikamy w ten pisaczek i klikamy w Image. I tutaj klikamy tutaj w Image. Na Custom Image tutaj klikamy i tutaj na przykład Pick Image. Tutaj wam wyskoczy coś takiego i tutaj sobie wybieramy, na przykład teraz nam wyskakuje coś takiego i to jest jako tło. Oczywiście tło możecie sobie zrobić inne, na przykład ja wam teraz pokażę na przykład takie coś takiego, jak chcecie. Mamy takie na przykład. To jest taki image. Teraz wchodzimy sobie w image. Drugi. Okej, przepraszam. Tego w środku nie da rady zrobić. Da rady zrobić tylko tło. I wtedy wam wychodzi coś takiego. No, a teraz jak zmienić? Zmienić już wam pokazywałem, że tutaj macie różne. Możecie oczywiście załadować swoje jakieś pobrane, ale są tutaj też przygotowane przez program. Na przykład coś takiego. O, ja w tle na przykład Minecraft, tutaj moje logo, które się rusza. I teraz jak to zmienić? Ty, tak jak wam pokazywałem tutaj, image z tyłu to jest ten pierwszy image, a ten drugi image to jest to. Ty wam właśnie będzie zaznaczało takim X-em. Ty klikamy w ten custom image i tutaj sobie wybieramy w pick image. Ty będziemy mieli różne image'a. Na przykład tutaj mam awatar świąteczny i mi zmienia wtedy, musimy chwilę poczekać, i mi zmienia na
taki owatar, mój świąteczny. Dawny. I jest takie coś. Ja oczywiście wolę ten swój taki normalny całą teraz. Dlatego sobie to teraz szybko zmienię. Okej, okay. I mamy coś takiego. Oczywiście ten obraz z tyłu też się rusza do muzyki. Oczywiście razem z tym wizualizacją. Osobiście mój ulubiony to jest ten. Bo on ma takie kropeczki, które wylatują. Jest takie przezroczyste. No i jest ogólnie fajna. Można fajne takie szare tło i tutaj robimy dokładnie tak samo. Tutaj image z tyłu, a tutaj image ten z przodu. Także moim zdaniem bardzo fajna. Okej. Tutaj bardzo fajnie, nie macie tylko takich w kółeczkach, ale możecie też mieć takie na przykład. O, też z kółeczkami. I razem z takim czymś, który się kręci od początku do końca tego. Także to też jest bardzo fajne. I tak w zasadzie to jest wszystko. Tutaj sobie dodajecie wszystko i macie swój własny wizualizer. Jeżeli chcecie pobrać, to klikacie w to. Tutaj sobie nic nie zmieniacie, bo nie możecie, bo to jest do wersji premium. A tutaj sobie zmieniacie od kiedy do kiedy ma się nagrać. Tu jej nie zmieniam i klikacie export. No i czekacie. Także to wszystko. Już się z wami żegnam. Jeżeli chcecie mieć takich materiałów, to zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Cześć.